Dzień dobry, witam Państwa. Teraz już przyszedł czas na pierwszą moją rozmowę, a pierwszym gościem na antenie Telewizji Republika już w studio jest nie kto inny jak Rafał Ziemkiewicz. Dzień dobry, Rafale, witam. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu. No, piątek trzeba zacząć, piątek, podsumować. Piąteczek, piątunio, prawda? Piątunio, jak to się mówi? Piątunio to może jeszcze będzie, na razie mamy piątek. Na razie mamy ostatni dzień tygodnia, w którym dużo się działo. No, właśnie, tydzień, w którym doczekaliśmy się ogłoszenia składu nowego rządu. Jak podoba ci się ta rekonstrukcja? Czy to są dobre zmiany? Znaczy, zmiany są przede wszystkim bardzo rzeczywiście znaczące. Znaczy, jest jedna bardzo znacząca zmiana. Tak naprawdę o tym powinniśmy mówić, gdyby nie to, że wykonano pewien zręczny trolling, o którym za moment i dlatego większość komentarzy dotyczy czegoś innego niż to, co jest rzeczywiście najważniejsze. No, Jarosław Kaczyński zdecydował się wejść do rządu, ale nie po to, żeby zostać premierem, jak go namawiano, tylko żeby zostać wicepremierem przy Mateuszu Morawieckim, co budzi oczywiste, rozliczne pytania, no bo wszyscy wiedzą, że co zresztą wynika z konstytucji, co nie jest żadnym fenomenem, tylko to opozycja głupów udaje, że oni nie rozumieją, jak to jest, że rządzi Jarosław Kaczyński Polską. No, dlatego, że konstytucja wszystkie kluczowe decyzje daje w ręce sejmowej większości, czyli rządzi Polską ten, kto rządzi sejmową większością. No to jest oczywiste. Trzeba było pójść dalej i po prostu stworzyć urząd przywódcy większości, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, i przywódcy mniejszości. No ale tutaj Kwaśniewski z Mazowieckim tak inteligentni nie byli. W związku z czym mamy teraz taką konstytucyjną, dziwną sytuację, że nie ujmuje konstytucja tego, kto naprawdę rządzi. Tym, kto naprawdę rządzi, jest człowiek zarządzający sejmową większością, ponieważ większość sejmowa należy do tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, czyli dotąd się uważało do PiS-u, i tu się rzeczywiście coś zdarzyło, co pokazuje, że rzeczywiście to nie było trafne uogólnienie, bo jednak mali koalicjanci, zwłaszcza jak Solidarna Polska... Jak to powiedział Marszałek Terlecki, mali koalicjanci, no okazali się nie tacy mali. No można im tam było kręcić nosem, może to pies ten ogon psem chce kręcić, no i zakręcił, no w takim razie, jeżeli mamy taką retorykę pana Terleckiego stosować. Tak, okazało się, że ci mali koalicjanci w tej arytmetyce sejmowej coś tam mają do powiedzenia. Skądinąd z wiedzy zakulisowej wiemy, że testowany był czy przymierzany był przez Jarosława Kaczyńskiego taki wariant, żeby stworzyć koalicję z PSL-em, bo PSL trochę obity, a z drugiej strony jest go czym kusić. Taka koalicja... Poza tym PSL lubi też takie koalicje, wchodzić w koalicję. No właśnie, to chyba trochę oceniono zbyt cynicznie ich jednak. To znaczy PSL oczywiście tak, ma opinię partii, która z każdym wejdzie w koalicję, ale z PiS-em nie bardzo chce wchodzić w koalicję, bo tam się jeszcze widmo Lepera unosi. Oni pamiętają, jak się skończyła dla nieboszczyka Lepera i dla Romana Giertycha koalicja z Jarosławem Kaczyńskim, się po prostu takiej koalicji boją. No a po tym, jak poszła piątka dla zwierząt, no to już w ogóle o jakiej koalicji z PSL mowy nie ma. No to w tym momencie Zbigniew Ziobro, kontrolujący te 18 głosów, ma coś do powiedzenia. I to jest druga rzecz, która rzeczywiście w tym rządzie się pokazuje. Zbigniew Ziobro ma coś do powiedzenia, nie dał się zmarginalizować, musiał się z nim jakoś Jarosław Kaczyński ułożyć. No i Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu jako, no i to jest dobre pytanie, jako kto właściwie? No właśnie, Rafale, jako kto? Ja myślę, że jako... Ma on uspokajać nastroje i te ewentualne konflikty, czy też trochę obniżać napiętą atmosferę? Ma kontrolować ministerstwa siłowe, przy czym umówmy się, że nie ma raczej powodu Mariusza Kamińskiego kontrolować bardziej niż dotąd, czy pana Błaszczaka. Czyli będzie skupiał się na... Czyli będzie się skupał na Zbigniewie Ziobrze, którego też dotąd przecież kontrolował, ale widocznie z jakiegoś powodu Jarosław Kaczyński chce być w obiegu papierów, bo to jest ta różnica. W momencie, kiedy jest wicepremierem, jest w całym oficjalnym obiegu papierów. Wcześniej kontrolował to jakby z daleka, z Nowogrodzkiej. Tylko, że jak jest w tym obiegu papierów, to będzie musiał czytać te papiery, więc po prostu będzie miał dużo mniej czasu i energii. Na przykład na zajmowanie się swoją partią. A ponieważ, jak wiemy, kota nie ma... Myszy harcują. Tak jest. To możemy się spodziewać dalszych kłopotów. Teraz już nie na linii
mali koalicjanci kontra PiS, tylko w samym PiSie, no, gdzie przecież są rozmaite frakcje i koterie rozmaite dworskie i one między sobą bardzo mocno rywalizują, a teraz będą rywalizować mocniej. Także to wcale nie jest jakaś taka różowa sprawa, jak rozumiem, że wszyscy zwolennicy obecnej władzy trochę dając upust swojemu chciejstwu, chcą sobie wmówić, że tak będzie lepiej. Pod pewnymi względami będzie lepiej, pod pewnymi względami będzie gorzej. Kim ma być tam Jarosław Kaczyński? W moim przekonaniu on ma być w tym rządzie człowiekiem, który ma być będzie dopilnowywać, aby wykonano jego wolę. Co też jest no, oznaką pewnego osłabienia wewnątrz partii, ponieważ wolą Jarosława Kaczyńskiego jest, żeby królestwo odziedziczył Mateusz Morawiecki, tak mówiąc krótko. Natomiast nie wszyscy się z tą wolą zgadzają. I to dotyczy nie tylko Ziobry, który się postawił otwarcie. Ale to kto w takim razie, Rafale, według ciebie ustawia się w kolejce, aby wykonywać później te obowiązki Jarosława, aby przejąć też schedę po Jarosławie Kaczyńskim? No, myślę, że wybór Mateusza Morawieckiego największe niezadowolenie budzi w tak zwanym zakonie, czyli w tych starych towarzyszy z pierwszej kadrowej jeszcze, a co najmniej z pierwszej brygady, którzy uważają, że coś jest nie w porządku, że oni tutaj byli przy prezesie, kiedy już nikt przy nim nie był. Był taki moment przecież, kiedy Jarosław Kaczyński wydawało się, że jest kompletnie skończony, został sam z Ludwikiem Dornem i z kilkoma osobami dosłownie. I teraz te kilka osób mówią, jak to? Morawiecki, który był bankster jakiś, prawda, który był doradcą Tuska w poprzednim minionym okresie, kiedy myśmy tu trwali przy prezesie. Może trochę dlatego, że nie bardzo mieli dokąd iść gdzie indziej, bo nigdzie indziej nie chciano, no ale trwali przy prezesie tego i teraz my mamy się kłaniać, prawda, temu i szanować tego gościa, co przyszedł jakimś kaprysem prezesa, został na jego miejsce postawiony. Nie mówią tego oczywiście głośnie, ale takie napięcia są, a na to się nakładają napięcia programowe, no bo Mateusz Morawiecki chyba słusznie kojarzy się z takim zjawiskiem, które nazywam stuszczeniem PiSu, czyli właśnie ciepła woda w kranie, uciekamy od spraw ideowych, uciekamy od tych spraw najważniejszych, nie stawiamy tego miękko. Trochę to doktryną Parucha się nazywało, kiedy był również profesor Paruch w urzędzie odpowiedzialny za PR. Ale chcesz powiedzieć również, że premier Mateusz Morawiecki w przyszłości, jeżeli rzeczywiście będzie następcą Jarosława Kaczyńskiego, nie będzie miał takiej siły przebicia, ale też tej charyzmy, żeby tych wszystkich również starszych kolegów już z partii, no tak pod swoją władzą utrzymać. Myślę, że właśnie nad tym Jarosław Kaczyński pracuje, to powiem od razu, to mu się chwali. To jest wielka różnica w porównaniu z marszałkiem Piłsudskim, który jest z tym narzucającym się Polsce wzorem uprawiania polityki. Niestety dodam, bo to jest bardzo zły wzorzec. No ale trzeba powiedzieć, że Piłsudski historycznie rzecz biorąc, on tam gdzieś tam w 30-tych latach, a może nawet w końcu lat 20-tych uznał, że Polska i tak nie ma przyszłości, w związku z czym kompletnie się tam nie przykładał do kwestii następstwa po sobie. Natomiast tutaj widać, że prezes PiSu myśli o tym, co z tym obozem, który jest dziełem jego życia i z tym całym ruchem będzie potem, kiedy on się będzie musiał wycofać, kiedy on, powiedzmy, że pewnie planuje to tak, że jeszcze tam będzie z zaplecza jakoś tam starał się wspierać. No, w każdym razie dla mnie jest oczywiste, że jego wybór padł na Mateusza Morawieckiego, a wiele innych osób uważało pewnie, że co najmniej bardziej kolektywnie powinno się teraz podejmować w PiSie rozmaite decyzje. No dobrze, Rafale, to mamy wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, ale również do wicepremierostwa powrócił Jarosław Gowin. I tutaj nie ma Jadwigi Emilewicz. Czy ciebie to zaskoczyło? Czy ty zastanawiasz się, gdzie w takim razie pojawi się Jadwiga Emilewicz, bo umowa koalicyjna nie pozwala jej przejść do Prawa i Sprawiedliwości? No tak, wydaje mi się, że raczej byłoby źle dla Polski, gdyby jej doświadczenia nie wykorzystano. Jest dużo rozmaitych, niestety dużo urzędów centralnych, które się zajmują gospodarką. Nie wszystkie z nich się zajmują
zajmują szkodzeniem tej gospodarce, w związku z czym myślę, że miejsce tutaj by się dla niej znalazło. No Jarosław Gowin, czym on teraz ma zarządzać? Ministerstwo Rozwoju i Pracy. Bardzo ważne, nowe bardzo ministerstwo ważne, tak. I bardzo mocne. Tu już pan Duda, mówię o Piotrze Dudzie z Solidarności, już dostał drgawek i wściekłości, tak. Że może trochę pozazdrościł rolnikom, że zaraz tu rolnicy poszli na wojnę z PiS-em, to teraz my w Solidarności nie możemy być gorsi. Bo to jest jakby dość dziwne, że dostaje ktoś furii, objawia taką furię szef Związku Zawodowego. Nie dlatego, że coś ale konkretnego to były mocne zrobiono. Słowa. Ja tylko przypomnę, że to było coś w tym stylu, że wybór ministra, wicepremiera Gowina na to ministerstwo, na ministra tego ministerstwa, to jest po prostu policzek w twarz dla całej ekipy. Jak mi się mówiąc. W dniu 40. rocznicy powstania Solidarności. Dosyć mocno. No takie mocne, a czy rzeczywiście uzasadnione. No tak jakby Jarosław Gowin był jakimś radykalnym, wyrazistym liberałem gospodarczym. Jarosław Gowin z całym szacunkiem nie jest wyrazisty pod żadnym względem i raczej nie głosi żadnych skrajnych czy radykalnych poglądów. Był ministrem sprawiedliwości, był ministrem nauki. Teraz będzie ministrem rozwoju. No jest po prostu zawodowym politykiem, trochę tak jak z Barei, z zawodu dyrektorem, czy z zawodu ministrem się robi, ale no to też w większości krajów to tak jest, że minister to jest stanowisko polityczne. Jeżeli potrafi się obudować specjalistami i ich słuchać, to może to być dobre. Ale cóż, no z punktu widzenia takiej bieżącej polityki, no to powiedzmy, że ta wicepremierostwo Jarosława Gowina jest takim znakiem, może trochę optymistycznym w kontekście tego szaleństwa, jakim jest ta piątka antyrolnicza, że Jarosław Kaczyński jednak potrafi, no może nie potrafi się wycofać, ale jak ktoś jego szaleństwo zatrzyma, to potrafi potem to wybaczyć, ponieważ no jednak Jarosławowi Gowinowi zawdzięczamy to, że nie doszło do wielkiej kompromitacji, którą byłyby pocztowe wybory, które by zostały nieuznane przez sąd, które by były pożywką dla propagandy, potem miesiącami nabijanie się z tego, co by z tego wyszło, bo jestem głęboko przekonany, że Poczta Polska w obecnym stanie dostarczyłaby mnóstwa smakowitych anegdot rozmaitym TVN-om. No i to jest jednak zasługa Jarosława Gowina. Najpierw na niego się wściekano z tego powodu, że to zatrzymał. Teraz się okazuje, że jednak dobrze, że zatrzymał, no a w każdym razie może wejść. Ale jeszcze wspomnij, bo nie wiem, czy zdążymy, o tym trollingu. Dobrze, bardzo jeszcze chciałam o nowych ministrach, ale dobrze. Trolling. No to właśnie, chodzi o nowego ministra edukacji. Czarnek. Tak, oczywiście. Przemysław Czarnek, to myślę, że jest sprawnym organizatorem, spokojnie sobie, na pewno nie będzie gorszym ministrem niż dotychczasowi ministrowie, no ale widzimy, co się dzieje. No, wczoraj włączałem sobie stację Wrażą, czyli TVN24 i tak nadawali raz na godzinę, cytowali tam kogoś, bodaj czy Niebudkę, mówiącego, że tu specjalnie tak kontrowersyjnego mianowano ministra, żebyśmy zamiast o ważniejszych sprawach mówili tylko o tym, a potem przez całą resztę godziny mówili tylko wyłącznie o tym, jak straszny jest Przemysław Czarnek, jaki to jest straszny homofob, jaki to jest straszny nacjonalista. No w ogóle poczułem się młodszy tak z 15 lat, bo przypomniało mi się dokładnie ten sam cyrk, jak i Roman Giertych zostawał ministrem edukacji. Bo teraz się okazuje, że Roman Giertych przecież wielki autorytet i podpora tej stacji, więc i dla Przemysława Czarnka może być wybaczenie, prawda, jak się okazuje. Ale na razie jest właśnie wielki krzyk, że coś tam powiedział. Co właściwie takiego powiedział, to nie wiadomo, no bo jakby zacytować, to tylko ta jedna wypowiedź zostaje mu wyciągana tak naprawdę. Przy okazji tej rekonstrukcji rządu tylko jedna wypowiedź jest przypominana. No jest... Która jest, chodzi to ze Studia Polska, tak, z jakiegoś tam telewizyjnego przekrzykiwania się, coś takiego. No może rzeczywiście pan profesor Czarnek nie jest zręczny w układaniu słów, bo to jest pewna medialna umiejętność, której się nabywa w dzisiejszych czasach, kiedy każda wypowiedź może być podcięta, przerobiona na mem, prawda? No to on się tam parę razy dał złapać na jakichś wypowiedziach, które wycięte z kontekstu, z tej kłótni. Ale będzie też miał rzecznika przecież swojego, tak? Oni tak działają, mówię tutaj oczywiście o propagandzie, że to zawsze tak działa, że z jednej strony wyskakują jedni i podpuszczają się jak na Twitterze, tak? Tu cię ktoś tam ubliża.
ci, żeby tego, a jak się odwiniesz, to zaraz następnie wyskakują, ojej, jak on powiedział, proszę pani, jak on brzydko powiedział, prawda, i tak dalej. I gdzieś się od razu znika kontekst, w jakim to zostało powiedziane, tylko rusza gigantyczna maszyna, co on strasznego powiedział. A ta maszyna LGBT-owska jest rzeczywiście duża, jest zresztą obrzydliwa. Chciałem zwrócić uwagę na taki kolejny przykład takiego naprawdę odrażającego hienizmu. To polowanie na tragedie, które dotykają dzieci. No wiadomo, że w pewnym wieku niestety takie zjawiska jak konflikty dzieci, jak to, że przychodzi dziecko z nożem do szkoły i kroi koleżanki, to akurat tego nie podchwycili, ale na przykład, że dochodzi do samobójstw, to się zdarza, zwłaszcza w kraju, gdzie psychiatria dziecięca jest tak przeciążona i przeładowana i leży po prostu delikatnie mówiąc, jak zresztą dorosła psychiatria też, jak widzimy po naszych mediach i polityce. I teraz każdy taki wypadek od razu jest manipulowany, że to dziecko popełniło samobójstwo, bo było prześladowane za swoją orientację seksualną. Jaką orientację seksualną może mieć 12-latka? To jest już, prawda, ten wyborca gdzieś tam puszcza szczura w takim tonie, niektórzy mówią, że niektórzy znikają, to trafia na tytuł, tytuł trafia na sztandary. Obrzydliwi demagodzy typu pani Barbary Nowackiej wycierają sobie gęby imieniem tego dziecka nieżyjącego. Szprejują to gdzieś tam jacyś aktywiści na murach i robi się jakąś historyczną propagandę. I na końcu przychodzą pentaki z tak zwanego studenckiego komitetu antyfaszystowskiego, że tacy wieczni studenci, którzy tam niczego nie studiują, tylko działają i robią demonstrację pod hasłem, że to prezydent ma krew na rękach, bo szczuł na LGBT i przez to dzieci popełniają samobójstwa. Łatwość, z jaką te hieny lewicowe działają, przypomnę, to są ludzie, którzy tworzyli taki dyskurs, że domaganie się prawdy o katastrofie w Smoleńsku, czy wskazywanie na to, jak podle sprofanowano zwłoki ofiar katastrofy w tych ruskich prosektoriach jakichś polowych, to wszystko jest gra trumnami. To jest robienie polityki na trumnach. Po czym chwytają taki przypadek jak nieszczęsny Piotr Szczęsny, ofiara depresji endemicznej, który popełnił samobójstwo. Potem taki przypadek jak Paweł Adamowicz, który wskutek niefrasobliwości Józefa Owsiaka i tego generalnego tupolewizmu Wielkiej Orkiestry, a także trochę swojego kozakowania, że nie chciał mieć ochrony, padł ofiarą wariata. Właśnie jakieś wyciągają samobójstwa dzieci, które z tym nie mają w ogóle nic wspólnego. Każde z nich jest jakimś skomplikowanym, tragicznym oczywiście, ale no, mieszczącym się niestety w tym, co zawsze się działo, przypadkiem. I tego szyją pod hasłem pisma krew na rękach. No tak, jest to, przyznacie państwo, dość obrzydliwe i pokazujące, jak podłego sortu ludźmi mamy do czynienia. Chociaż oczywiście to wiadomo i chyba tu nie muszę nikogo przekonywać, że to tacy ludzie właśnie są. No właśnie, to są bardzo przykre sytuacje, bo akurat jeśli chodzi o te dzieci, to im przede wszystkim brakuje miłości ze strony rodziców i rozmowy z rodzicami. Więc szkoła też, problem, tak powiem, jest bardzo szeroki, ale to dorośli jest szeroki, powinni, nie jest właśnie nowy. Bez tych emocji takich nie negatywnych. Nie jest nowy. No, szkoła też nie jest miejscem, gdzie się dobrze czują jednostki bardziej wrażliwe od przeciętnej. Natomiast ważną rzecz warto przy okazji powiedzieć. Otóż w Wielkiej Brytanii, wyobraźcie sobie państwo, w homofaszystowskim kraju, United Fascist Kingdom, jak to nazywam, bo rzeczywiście oni zaszli bardzo daleko na tej drodze, nagle tam się ocknęli i Ministerstwo Brytyjskiej Edukacji wydało takie wytyczne, które w Polsce wydawane przez samorządy nazywają się strefy wolne od LGBT. I są przedmiotem tej antykrucjaty usprawiedliwiającej zapędy kolonialne wobec nas i naszej części Europy. Mianowicie wydali takie zalecenie, żeby szkoły nie wpuszczały edukatorów seksualnych do szkół, którzy sugerują dzieciom zmianę płci. W ogóle nie sugerować dzieciom z małym niezgodności płci biologicznej z czym innym. Czyli no, dokładnie to, co jest przyczyną rozmaitych zaburzeń. W Wielkiej Brytanii to zauważyli. W Polsce, jak rzecznik praw dziecka, pan Pawlak, zwrócił uwagę, że jacyś gnoje, przepraszam, nie da się tego inaczej nazwać, ułatwiają małym dzieciom dostęp do tabletek hormonalnych. To jeszcze pod była hasłem, na niego nagonka. No jaki cyrk w ogóle, jaki przygłup, mówi, że są jakieś tabletki
tabletki zmieniające płeć, ha, 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 ha. Za cały ten... znalazła się w prokuraturze. Rafale, ale musimy ten wątek już zakończyć, a jeszcze na sam koniec Stany Zjednoczone. Debata, kto wygrał debatę prezydencką. No i najważniejsza informacja jest dzisiaj z poranka. Donald Trump i jego żona mają koronawirusa. Mają, ale nie mają objawów, więc właściwie nie wiadomo, jak to tam ma być. No, Boris Johnson przeszedł, Donald Trump nie jest najmłodszy, więc można się obawiać, ale miejmy nadzieję, życzymy dobrze. Natomiast co do debaty, no, w momencie, kiedy następuje to, jak to teoretycy uczenie teraz nazwali trybalizacja, czyli uplemiennienie życia społecznego, to debaty mają coraz mniejszy sens tak naprawdę. I myślę, że to, że powszechne jest mniemanie, że to była najgorsza debata prezydencka ever, wynika z gdzieś tam podświadomego zdawania sobie sprawy, że już mało kto oczekuje, że kandydaci będą się wymieniać jakimiś argumentami. Mało kto ogląda taką debatę, bo chce być przekonany. Ludzie oglądają, bo chcą, żeby nasz przyłoił tamtemu. Liczą się emocje. Jedni i drudzy się cieszą i każdy mówi, że wygrał. I w swojej bańce rzeczywiście każdy wygrał. To obserwujemy takie powolne konanie demokracji w dawnym, tak jak ją sobie dawniej wyobrażano. W Stanach Zjednoczonych będą jeszcze kolejne debaty. Bardzo tobie dziękuję. Musimy kończyć niestety. Dziękuję serdecznie. Ramówka jest nieubłagana. Dziękuję tobie, drodzy państwo. Rafał Ziemkiewicz był państwa i moim gościem. Dziękujemy. Niedziela o 11 jeszcze tylko przypomnę. Zapraszamy na salonik polityczny Rafała Ziemkiewicza. A już za chwilę mój kolejny gość, a będzie nim Michał Cieślak, Porozumienie. Do zobaczenia.